za tydzień pierwszy trening. Czemu te wakacje tak szybko mijają? Chociaż w sumie to stęskniłam się za tańcami, więc cieszę się. Chyba powinnam zrobić mały trening, żeby nie mieć zakwasów po pierwszych zajęciach. Jakieś takie jakby ciasne. Nie, no za małe. Co roku ta sama historia. Co za historia? Moje jazzówki są za małe. To kup nowe. Kupowałaś już różne rzeczy na stronie sklepu Savart. Zamów dziś, to ci lada dzień przyjdą. Tak, ale nie buty. Zazwyczaj są albo za małe, albo za duże. Wolałabym je przymierzyć przed zakupem. No to pojedź do tego sklepu, chyba że ci się nie chce. No w końcu to 300 km stąd. Oczywiście, że mi się chce. Buty do tańca to najważniejsze buty, jakie mam. Wiesz co, tak zrobię. Pojadę tam osobiście. Już będziesz w sklepie baletowym, kupuj jakieś ładne różowe body ze spódniczką, okej? Okej. Zobaczmy, co tutaj mają. Wow, ile fajnych gadżetów! Jakie fajne ubrania! Chyba coś przymierzę. To by było całkiem niezłe, gdybym miała 10 lat, a nie 20. Okej, to wezmę to body i te spodenki też. Ładna! Może powinnam sobie taką kupić. Ta torba byłaby świetna dla mojej kuzynki. Idzie właśnie do pierwszej klasy i zapisuje się na balet. Biorę. Może powinnam dokupić jej tę spódniczkę? Tak, to dobry pomysł. Skoro dla niej biorę torbę, to może dla siebie też wezmę. Od 5 lat chodzę z tym samym plecakiem. Przyda mi się coś nowego. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. A, buty. Może w czymś pomóc? Dlaczego we wszystkich sklepach o to pytają? Nie mogą mnie zostawić w spokoju, chociaż ona po prostu chce być miła. Ja też będę miła. Nie, dziękuję. W razie czego proszę mnie wołać. Oczywiście. Jazzówki, jazzówki. Te powinny pasować. O, zdecydowanie za małe. A te zdecydowanie za duże. To może te? Spróbujmy. Całkiem, całkiem. Pasują idealnie. Mogę je zabrać do kasy. Momencik. But first, let me take a selfie. A jeśli jazzówki mi nie wystarczą, może powinnam zmierzyć też na palcówki. Podobno w tym roku mamy tańczyć układ właśnie w nich. Ale wygodne! Dobra, wezmę je. Tylko co jeśli będziemy musiały zatańczyć w czarnych? Lepiej czarne też wezmę. O, bez palcówki! Moja koleżanka w nich tańczy i je uwielbia. Myślę, że mogłyby mi się przydać. Jedne fajne i drugie fajne. Wezmę oba. Przymierzę jeszcze sneakery. W sumie nigdy ich nie nosiłam, ale słyszałam dobre opinie. Ale fajne! Ale fajne! Ale ciekawy but. Nie no, to by było fantastyczne na zawody, zwłaszcza w zimie. Stylowo! Wezmę jeszcze baletki, w końcu to podstawa każdego treningu. Pierwszy raz w życiu stoję w puentach, ale mega uczucie. Kurczę, to jest fantastyczne, muszę je mieć, kupię je sobie. Tylko moment, u mnie w mieście nie ma żadnych zajęć w puentach. Oj tam, znajdę tutoriale na YouTubie. O, ciekawa książka. Wszystko o balecie. To jest zdecydowanie coś dla mnie.
Nie no, to wdzianko jest boskie. Dalej mam wrażenie, że o czymś zapomniałam, ale o czym? Chyba mi się zdaje, wzięłam już przecież wszystko, co się da. Czyli to wszystko pani kupuje? Tak, tak. Co prawda wydam kasę z urodzin, z Bożego Narodzenia i całe kieszonkowe, ale warto. Proszę bardzo. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki nowy rodzaj filmiku na moim kanale. No i bardzo dziękuję sklepowi baletowemu Savart za udostępnienie tutaj przestrzeni do nagrywania. Koniecznie obczajcie ich stronę internetową, tam znajdziecie wszystkie rzeczy, które dzisiaj pokazywałam w filmiku, a także mnóstwo innych gadżetów dla tancerzy, o których istnieniu nawet nie mieliście pojęcia. Wpadnijcie także na ich Facebooka, tam znajdziecie informacje o wszystkich nowościach oraz o różnym sprzęcie, który może Wam się przydać podczas ćwiczeń. Wszystkie linki znajdziecie tam na dole w opisie filmiku razem z różnymi innymi ważnymi informacjami, także zajrzyjcie koniecznie. A cierpliwi, którzy wytrwali do końca tego filmiku, zostaną nagrodzeni, ponieważ mam dla Was specjalny kod rabatowy, dzięki któremu dostaniecie zniżkę w sklepie Savart. Kod oraz czas jego obowiązywania znajdziecie w opisie filmiku, więc jeszcze raz zajrzyjcie tam. Zachęcam Was także, żebyście odwiedzili sklep osobiście, zwłaszcza jeżeli szukacie albo butów do tańca, albo ubrań na trening, bo wiadomo, że takie rzeczy najlepiej przymierzyć, zobaczyć na miejscu, czy pasują i czy to jest dla Was. Wybór jest naprawdę ogromny, także jestem przekonana, że znajdziecie coś dla siebie, a nawet nie jedną rzecz. Widzieliście, jaką górę dzisiaj znalazłam. I zwłaszcza obowiązkowo pojedźcie do sklepu Savart, jeżeli chcecie kupić puenty, ponieważ puenty są specjalnością tego sklepu, mają oni rozmaite rodzaje najważniejszych marek z całego świata, także musicie koniecznie tu przyjechać, bo naprawdę w niewielu miejscach znajdziecie aż taki wybór. No i puenty trzeba dopasować bardzo dokładnie do Waszej stopy i tutaj na miejscu sprzedawczyni pomoże Wam to zrobić, tak żebyście mieli odpowiednie dla Was puenty. Jest to bardzo ważne, nie lekceważcie tego, ponieważ jeżeli macie źle dobrane puenty albo nie jesteście gotowi, żeby w nich ćwiczyć, bo na to też trzeba być gotowym, no to możecie się nabawić poważnych kontuzji, a tego oczywiście nie chcemy. Także uważajcie i udajcie się do specjalistów. No i klikajcie łapki w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego rodzaju filmików na moim kanale i do zobaczenia następnym razem. Pa! Thank you.